Starostwo działdowskie postanowiło odpowiedzieć na apele leśników i wspomóc ich wysiłki w zachowaniu różnorodności wśród zwierzyny łownej. 9 sierpnia koła łowieckie z terenu powiatu otrzymały 1500 kuropatw do wypuszczenia w swoich obwodach. Projektu powyżej 50 tysięcy złotych. Udało się go dokończyć szczęśliwie. Dzisiaj jest właśnie odbiór kuropatw i wpuszczenie w środowiska. Kuropatwa to niewielki, zamieszkujący niemal całą Europę ptak z rodziny kurowatych. Żyje w okolicy pól i niewielkich lasów. Jest niezwykle pożyteczna dla środowiska, gdyż hamuje rozwój wielu szkodników. Obecnie w Polsce znajduje się na liście zwierząt łownych. Jednak na terenie powiatu działdowskiego wprowadzono moratorium na takie polowania. Przez najbliższe lata nie będziemy na nie polować, więc jakichś zysków nie mamy. Chodzi nam o to, żeby tą równowagę biologiczną, która uległa zachwianiu, no przywrócić do stanu sprzed wielu, wielu lat. Kuropatwa jest niezwykle potrzebna w łowisku, w środowisku z tego względu, że kuropatwa żywi się na przykład stonką ziemniaczaną, żywi się chrabąszczem majowym, który wiemy, jakie szkody robi, objadając liście dębów czy innych gatunków liściastych, czy taki owad ogrodnica niszczy listka też się rozwinęła, między innymi dlatego, że nie ma takich ptaków jak kuropatwa. Od lat 90. liczebność kuropatwy za sprawą m.in. chemizacji rolnictwa znacznie spadła, co wymusiło na kołach łowieckich działanie w celu zachowania populacji. Na pochwałę zasługuje wzorowa współpraca kół łowieckich i starostwa powiatowego. Wyszliśmy z inicjatywy tworzenia i wsiedlania kuropatw w obwodach powiatu działdowskiego. Początki były takie, że zrobiliśmy program, na które środki wyłożył starosta powiatowy. To się przyjęło, wpuściliśmy kuropatwy. W następnym roku zrobiliśmy spotkania kół, które mają swoją siedzibę i teren na powiecie działdowskim. Napisaliśmy porozumienie i złożyliśmy wniosek. Oczywiście wniosek złożyło starostwo powiatowe przy pomocy kół łowieckich powiatu działdowskiego. Przeprowadzone zasiedlenie przyczyni się znacząco do wzbogacenia flory i fauny powiatu działdowskiego. Projekt odbudowy populacji kuropatwy nie jest ostatnim ruchem starostwa w dziedzinie łowiectwa. Na odnowienie czekają kolejne gatunki zwierzyny leśnej.